Piękny dzień, słuchajcie, to znaczy tak, zrobiła się taka chmura, że nie widać nic, jak się jedzie, to nie widać ludzi, a ja już teraz jeżdżę tak szybko, że no właśnie, żeby kogoś nie zabić, to musiałam trochę zwolnić. Słuchajcie, jest piątek i obiecałam, że będzie live, to znaczy piątek jest u was, bo wy żyjecie w przyszłości, u mnie jest wtorek wieczór, godzina 21:40, dworzec PKP w Słupsku, pusty zresztą, mega spontan, jedziemy w góry. Stwierdziliśmy, że na dwa dni, tak więc live'a nie będzie, będzie dzisiaj to, a na live'ie spotkamy się 25 grudnia, a teraz zabieram was do Białki Tatrzańskiej. Słuchajcie, mam ze sobą tyle bagażu, że aż wstyd po prostu. Znaczy tyle samo, co miałam w Azji, będąc tam przez 6 tygodni. Ale no, rzeczy do narciarskie są bardzo zajmujące miejsce i mam ze sobą sprzęt, który zawsze ze sobą zabieram w polskie góry. Pokażę wam, jak dojadę. Jedziemy w góry. Słuchajcie, pociąg z Słupska do Krakowa godzin 10 i pół chyba. Z tym, że pociąg sypialny, to znaczy ja w ogóle żadnej innej opcji nie biorę pod uwagę, jeżeli to jest 10 godzin w nocy. I powiem wam, że polecam. Ja w ogóle lubię pociągiem, dlatego zawsze tak robimy, że jeżeli w góry tak na krótki bardzo wypad, to zawsze pociągiem do Krakowa i z Krakowa wynajętym samochodem już w góry. Dlatego, że wychodzi cenowo podobnie prawdopodobnie, może trochę taniej, nie wiem, pewnie za paliwo teraz by wyszło więcej. Natomiast nawet nie o to chodzi, chodzi o komfort, chodzi o to, żeby się wyspać i żeby się nie stresować taką długą drogą. Pociąg, słuchajcie, przedział sypialny, pokażę wam, przedział sypialny wygląda tak. I jest to właśnie nie kuszetka, tylko przedział sypialny trzyosobowy, damski. I tam trzeba zawsze wybrać opcję, czy jest damski, czy męski. Cena 170 zł bodajże za taki przedział. Kuszetka jest minimalnie tańsza, ale nie było już po prostu. Na jedno wychodzi, szczerze wam powiem. No także ja taką opcję polecam generalnie. Ja co prawda się nadmiernie nie wyspałam, bo no, mimo wszystko jest w takim pociągu głośno. Miałam najpierw muzykę na uszach, później zatyczki, ale mimo wszystko nie spałam jakoś nadmiernie głęboko i długo. Ale tak czy inaczej, no, jest się dużo bardziej wypoczętym po takim sypialnym niż po siedzeniu przez 10 godzin. Dojechaliśmy do Krakowa. W Krakowie czekaliśmy tylko jedyne 40 minut na pana, który przywiózł nam samochód wynajęty, bo się spóźnił, no ale wybaczam mu, dlatego że dał nam ubezpieczenie za darmo, a nie pogardzimy, dlatego że no wiadomo, że w górach różnie może być. Jest ślisko, jest mokro i jest dużo śniegu. I to jest akurat dobra wiadomość, proszę bardzo. A jesteśmy dopiero pod Krakowem i mam nadzieję, że taka pogoda się utrzyma, dlatego że jak spojrzałam w Google, to niestety pokazują deszcz i temperaturę już do 5, jutro nawet 6-7 stopni na plusie, także no bardzo liczymy na to, że się uda troszeczkę te narty zarzucić i popróbować. Ja w tamtym roku byłam pierwszy raz po 20 latach na nartach. Jak mnie już śledziliście wtedy, to co prawda na YouTubie filmu nie było chyba, ale były relacje na Insta i na Facebooku. I w tamtym roku wzięłam sobie lekcję jedną godzinę, a potem już no, dwa razy byliśmy w górach i było super. Co prawda ja jestem takim bardzo początkującym, jeszcze gorzej niż te 5-letnie dzieci wokół, ale frajdę mam całkowitą, także mam nadzieję, że utrzyma się faktycznie trochę śniegu jeszcze przez te dwa dni i że nam się uda. Także trzymajcie kciuki za słońce i śnieg.
autobusie, dotarliśmy, jeździmy. Słuchajcie, teraz jestem na takim niskim pagórku, więc mogę gadać. Jest piękna pogoda, także chyba wymodliłam po prostu to słońce. Jest przepięknie. Tatry widać. Chłodno, ale nie zimno. W porównaniu z tym, co było ostatnim razem w zeszłym roku, to naprawdę co jest super, jest idealnie. Także byle nie zaczęło padać. Słuchajcie, jestem z siebie mega dumna, dlatego że jestem tutaj pierwszy raz w tym sezonie i trzeci od 20 lat. I generalnie jestem zachwycona i wydaje mi się, że już prawie tak jeżdżę szybko jak te dzieci. Trochę mam nieodpowiednią postawę chyba i jestem taka rozkraczona i śmieszna, ale generalnie jest mega fun. I jest mega pusto w Wiosce Tatrzańskiej, co bardzo rzadko się zdarza. I jest godzina 18, a my dalej ciśniemy od południa, już jest super. Jest sztosik, słuchajcie, już co prawda wyglądam jak Rudolf, ale jest ekstra, bo nie ma w ogóle ludzi i można się tak rozpędzić i jest mniejsze ryzyko uszkodzeń, że tak powiem. I jest w ogóle klimacik i naprawdę jest ekstra pogoda, dlatego że nie pada nic z nieba i jest ciepło, ale wystarczająco zimno, że jednak się da jeździć, więc jest idealnie, naprawdę. Jestem zachwycona, że na spontanie, po prostu na szybko kupiliśmy bilety i tu wylądowaliśmy. Mamy jeszcze jutro cały dzień, więc będziemy pewnie większość dnia jeździć. Może jeszcze przejdziemy się do Zakopanego na chwilę na spacer i następnego dnia rano już śmigamy do domu. Szybka akcja. Powiem Wam ogólnie, że z mojej perspektywy takie wyjazdy na narty na 2-3 dni to jest w ogóle najlepsza opcja, dlatego że można nacieszyć. Jeszcze jak jest tak pusto, a jednocześnie nie zmarznąć, bo dla mnie wyjazd w zimne miejsce na tydzień na przykład to już chyba by nie był odpoczynek, ale na takie szybkie wyjazdy to jest idealna opcja, za dużo pieniędzy się nie wyda, na nartach można pojeździć i jest rewelacja. A teraz mam w ogóle całą trasę dla siebie, taką prostą, dlatego mogę sobie nagrywać. Dobra, zaczyna padać deszcz, więc pewnie za długo nie wytrzymamy, to jeszcze Wam powiem, że jak Wam ktoś będzie wmawiał, że na stare lata już się niczego nie da nauczyć, to chociaż niektórzy tutaj z Was twierdzą, że ja aż taka stara jeszcze nie jestem, to i tak twierdzę, że w wieku ponad 30 nauczyć się jeżdżenia na nartach, to no, wiele osób powie, że już za późno, bzdura, można. I jeszcze nawet człowiek taki jak ja, który zimy nienawidzi, a nagle może ją pokochać. O, taki moral. Bardzo, bardzo intensywny dzień, jest godzina, nie wiem, 20:30 chyba. Ja się ogarnęłam, wziąłam prysznic, jeszcze jestem cała czerwona, bo zmiana temperatury z bardzo zimnej do bardzo ciepłej. Fajne mieszkanko, słuchajcie, zostawię Wam linka, nie jest to żadna współpraca, nic, pani Ala nas przywitała. Oczywiście zapomniałam nagrać z tego pokoju, więc już Wam nie pokażę, bo jest straszny chaos. Trochę takie było explosion, jak wywaliłam wszystkie swoje rzeczy z plecaka.
Co ze sobą zabrałam, słuchajcie, dlatego że zaraz będą pytania, bo powiedziałam, że mam bardzo dużo bagażu na 3 dni. 2,5 właściwie. Dlaczego? Dlatego, że jak jeżdżę w góry, to zabieram bardzo dużo ubrań ze sobą, ciepłych i bardzo dużo koszulek, bielizny, skarpet i tak dalej, żeby się nie stresować, że zostanie coś tylko mokre, albo brudne, albo cokolwiek. Lubię zmieniać skarpety 50 razy dziennie, lubię mieć świadomość, że mam zawsze czyste i suche t-shirty, bo w górach bywa różnie. To znaczy dzisiaj mieliśmy szczęście, bo była piękna pogoda i dopiero na koniec zaczął padać deszcz i ten deszcz nas przegonił do domu na szczęście. Generalnie była piękna pogoda, ale w tamtym roku byliśmy na przykład raz, kiedy była po prostu taka zamieć i tak strasznie spał śnieg, że naprawdę wszystko było tak przemoczone, że no wtedy trzeba się przebierać po kilka razy dziennie, nie? Także to jest przede wszystkim to, co jest w moim plecaku. No i oprócz tego mam jeszcze przedstawiciela płci męskiej, który nazywa się John Heater. Uwaga, pokazuję Johna. Jak już mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to już znacie Johna, a jak nie, to dopiero dzisiaj poznacie. Tak, jeżdżę w góry z farelką. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym roku pierwszy raz po 20 latach wybraliśmy się, znaczy ja się wybrałam na narty i ze znajomymi i słuchajcie, mieliśmy fajne mieszkanie też w Szczyrku. Bardzo też miła właścicielka, młoda dziewczyna, z bratem to prowadzili i wszystko super, ale było chyba z 15 stopni i próbowałam walczyć o to, żeby było więcej tych stopni, ale pani twierdziła, że jest 20 i że ona nie podniesie temperatury. Na zewnątrz było minus 15. No i cały dzień na stoku i po prostu wracacie do pokoju, gdzie jest zimno. I nie miałam nawet suszarki do włosów i w ogóle była tragedia. I od tamtej pory, po prostu już w tamtym roku miałam w drugim hotelu też farelkę i teraz też mam ze sobą. Tutaj nie będzie nam potrzebna, dlatego że właśnie dlatego Wam będę polecała to miejsce, dlatego że jest ciepło, jest naprawdę ciepło. I to jeszcze nie jest taki sezon, znaczy sezon jest, ale jest dzisiaj, było na plusie trochę, także mogliby tak naprawdę nie grzać nadmiernie i mówić, że a, ciepło jest, ale jest bardzo ciepło, była bardzo ciepła woda pod prysznicem przed chwilą. Są czyściutkie ręczniki pachnące, pościel to samo, bardzo miła pani. Nie wiem jeszcze jak jest z internetem, bo jeszcze nie sprawdzałam. Mam nadzieję, że jest spoko, dlatego że jutro mam audycję w Radiu Wrocław, a jestem w... Gdzie ja jestem? W Białce Tatrzańskiej. Boże, jestem tak zmęczona już. Nic, będziemy się zbierać i wybieramy się, żeby zjeść coś, może jakiejś góralskiej muzy posłuchać, jednego browarka wypić, ale ogólnie to jest takie zmęczenie, że po prostu będzie wczesna noc. A jutro zobaczymy, dlatego że na razie pada. Jak będzie padać, to sobie chyba darujemy te narty już, dlatego że dzisiaj no, było mega intensywnie. A jak będzie ładna pogoda, to jeszcze przynajmniej rano na pewno na kilka godzin i później może jakieś Zakopane albo coś, albo termy. Tutaj jest bardzo dużo różnych fajnych atrakcji wokół, także nie będziemy się nudzić. Dzień dobry, kalafiorek, pomidorek. Słuchajcie, nie udało się już wczoraj znaleźć muzyki ani klimatu góralskiego, ani w ogóle jedzenia nawet takiego polskiego. Jedyne otwarte miejsce w Białce Tatrzańskiej to była pizza. Znaczy pizza place, ale ja sobie zapodałam sałatkę, natomiast generalnie całkiem niezłe miejsce, tylko po prostu jeszcze nie mają sezonu i wszystko jest wcześnie zamykane. To jest dosyć tutaj paranoja, bo w tamtym roku też w ścisłym już sezonie, byliśmy tutaj w lutym chyba, w czasie ferii zimowych, no i wyciągi działają do 10, a knajpy też działają do 10. No i jak ktoś chce długo jeździć, to trochę jest lipa, a teraz to w ogóle do 9 są wszystkie restauracje otwarte. No i wczoraj byliśmy o 9 właśnie, także już nie było nic, ale nie szkodzi. A dzisiaj trochę się wahaliśmy, ja mam straszny ból kręgosłupa, ramion, nóg, wszystkiego w ogóle po wczorajszym. Trochę było wahanie, czy w ogóle jechać w góry, czy nie. Natomiast jedziemy pojeździć. Nie cały dzień, dzisiaj już tylko taką połówkę sobie zrobimy, a potem pojedziemy na chwilę do Zakopanego zobaczyć, co tam się dzieje na Krupówkach. Więc mam nadzieję, że też Wam pokażę. Pogoda jest jaka jest, to znaczy jest, nie pada na szczęście, ale jest za ciepło zdecydowanie, już wszystko się topi. I jest bardzo pochmurno i taka mgła dziwna się unosi nad górami, także będzie, już widzieliśmy na kamerach, że tak jest no, mniej przyjemnie niż wczoraj powiedzmy. Ale nie szkodzi, nie poddamy się tak łatwo, więc jedziemy.
No i piękny dzień, udało nam się słońce. Słuchajcie, jest przekozacko. Superowo. Będzie pewnie trochę więcej ludzi niż wczoraj, ale naprawdę jest pogoda po prostu zacna. Dzień, słuchajcie, to znaczy tak, zrobiła się taka chmura, że nie widać nic, jak się jedzie, to nie widać ludzi, a ja już teraz jeżdżę tak szybko, że no właśnie, żeby kogoś nie zabić, to musiałam trochę zwolnić, ale powiem Wam, że pierwszy raz tak naprawdę mam radochę z tego, bo mogę się tak rozpędzić i już się nie boję. I jeszcze jedna ważna rzecz, wykupiłam sobie ubezpieczenie, trochę za późno o tym pomyślałam, więc wczoraj jeździłam bez. Natomiast dzisiaj mam ubezpieczenie i to od wypadków na siebie i jakbym kogoś uszkodziła. I powiem Wam, że to nawet nie chodzi o to, że to się przydaje w razie czego, tylko chodzi o taki spokój psychiczny, że po prostu mniej się boję przez to, bo no. Oczywiście to jest jakby dodatkowe ubezpieczenie, takie narciarskie, o tym mówię, nie? Podróżne z nartami, o tak. No, a generalnie jest naprawdę super ekstra. Super. Super. Tyle, kochani, to co dobre szybko się kończy, jak to mówią, ale jeszcze czeka tyle pięknych kierunków, a przede wszystkim czekają nas jeszcze święta. Ale chciałabym Wam krótko podsumować ten wyjazd. Już jedziemy do Krakowa, dojeżdżamy właściwie już do Krakowa i potem 9 godzin w pociągu do Słupska i jutro Wigilia. No i słuchajcie, piękny wyjazd, bardzo szybki, bardzo krótki, ale ja uważam, że warto, dlatego że no bardzo intensywnie na stoku, praktycznie całe 2 dni spędziliśmy w górach, miało być jeszcze Zakopane, ale wczoraj skończyliśmy stok o, nie wiem, o 18 chyba, padliśmy na chwilę na drzemkę i ja później miałam jeszcze online wywiad w Radiu Wrocław, pozdrawiam tych, którzy mnie słuchali, pozdrawiam Piotra z Radia Wrocław również. I no i tyle, no. Chciałabym Wam podsumować koszty, dlatego że zawsze o to pytacie. Zapłaciliśmy za ten pokoik, bardzo przyjemny, naprawdę. Chciałam Wam zostawić numer telefonu do pani właścicielki, ale dzisiaj nie udało mi się jej rano złapać, bo jesteśmy bardzo w biegu oczywiście. I zostawiam Wam w takim razie po prostu link do bookingu i bardzo polecam. Bardzo, bardzo mało zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy 170 zł za 2 noce. Także naprawdę spoko i było ciepło, i było blisko wszędzie, i było naprawdę bardzo miło i super. Ja jestem bardzo zadowolona.
I co? Pociąg, no pociąg to Wam nie będę mówić, bo zależnie skąd jedziecie. My zapłaciliśmy, nie wiem, za ten sypialny 170 zł bodajże za osobę, a teraz 90 zł, żeby wrócić z Krakowa. Za wynajem samochodu 40 dolarów za dzień. Sorry, że w dolarach, ale takie rzeczy typu właśnie bookingi i tak dalej, to ja zawsze rezerwuję w dolarach z przyzwyczajenia. Więc też w miarę okej. Okay. No paliwo oczywiście do tego dochodzi i stok. Na stoku karnety, słuchajcie, to jest tak, 125 zł za jeden dzień, 230 za dwa dni, albo jeszcze można taki za 4 godziny, to jest wtedy stówka. My tak zrobiliśmy, 125 zł za jeden dzień i stówkę za drugi. Dlaczego? Dlatego, że nie wiedzieliśmy, czy w ten drugi dzień w ogóle uda nam się na stok wybrać, dlatego, że no, pogoda się zmienia. I dzisiaj powiem Wam, że mieliśmy mega szczęście, dlatego, że dzisiaj już leje, całą drogę pada i jest taka odwilż, że no śniegu już chyba niedługo nie będzie, nawet na stoku. Chociaż wiadomo, że tam jest ten śnieg utrzymywany trochę sztucznie dłużej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że warunki po prostu, a mieliśmy rewelacyjne warunki, było cudownie. Nie będę się rozgadywać. Dzięki serdeczne za tę szybką, krótką i mało konkretną podróż. Chciałam Wam po prostu pokazać kawałek Polski. Chciałam się z Wami jeszcze zobaczyć przed świętami. Życzę Wam pięknych, zdrowych, wesołych świąt, smacznych, cudownej Wigilii i mam nadzieję, że zobaczymy się 25. Spróbuję zrobić dla Was live'a i mam dla Was mega niespodziankę, jeżeli chodzi o film. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo klików w ten film. Specjalnie zostawiam go na święta, dlatego że nie chodzi o moją oglądalność, nie mojego YouTube'a, ale chcę pokazać bardzo ważny temat w tym filmie i chcę przedstawić Wam niesamowitą osobę i w ogóle jestem mega podjarana, że wreszcie ten film się ukaże. Będzie to film z Azji, ale będzie to film taki wyjątkowy, wydaje mi się, więc będę czekała na Wasze komentarze i odzew, a na razie raz jeszcze Was pozdrawiam, ściskam. Jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje, a ma ochotę, to zapraszam i zachęcam, a teraz życzę Wam raz jeszcze pięknych, wesołych świąt i już szczęśliwego Nowego Roku, chociaż jeszcze zobaczymy się kilka razy. Pozdrawiam, Kamila Zawłocka. Zacieram piece i lecę.